Panie, proszę. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. Ojcze, my dziękujemy Tobie za dzisiejszą szkołę, za dzisiejsze słowo, za to, że dzisiaj Duchu Święty, Ty działasz w nas, Ty nas dzisiaj prowadzisz, Ty pokazujesz nam to, co od założenia świata złożyłeś w naszym duchu. Ojcze, dziękujemy Tobie i my chcemy przyjmować i decydujemy, że będziemy przyjmować. Że nikt nas nie zatrzyma. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką opresją, na umysł, emocje i ciało. My odsuwamy to od siebie przez imię Jezus. Ogłaszamy, że cokolwiek będzie dzisiaj powiedziane, będzie to złożone potem w naszym duchu i wyda stukrotny plon w imieniu Jezusa. Amen. Przyjaciele, więc kontynuujemy naszą szkołę. Mamy dzisiaj jeden temat, który mamy rozłożony na trzy sesje. Będziemy mówić o słuchaniu Boga, o słyszeniu Boga, o rozumieniu tego, co mówi do nas Bóg. Wiecie, taką rzeczą, która jest dla nas bardzo ważna, abyśmy ją na samym początku sobie ustalili, to jest to, że każdy z nas posiada identyczne dojście do Boga. Nie ma wierzących ludzi, którzy mają większe dojście do Boga lub mniejsze dojście do Boga. Na nauczaniach na temat trójjedyności człowieka ja mówiłem o tym, że w duchu człowieka mieszka cały Bóg. I nie jest ważne, czy jesteś nawrócony jeden dzień, czy jesteś nawrócony 40 lat. W Twoim duchu mieszka cały Bóg. Twoje posiadanie Boga, że tak to nazwę, na potrzeby tego głoszenia, nie jest uzależnione od Twojego stanu uświęcenia, bo uświęca się Twoja dusza, Twoja psychika. Ale Twój duch to jest miejsce zamieszkania Boga. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, Duch Święty tam zamieszkał. I możesz jeszcze popełniać wiele błędów, mieć różnego rodzaju problemy. Twoja dusza, ciało mogą upadać. Natomiast to nie oznacza, że w Twoim duchu nie ma całego Boga i że nie masz do Niego dostępu. Co się z tym wiąże, kochani? Wiąże się z tym to, że głos Boga jest dostępny dla każdego z nas tak samo. Czyli co różnicuje ludzi, jeżeli chodzi o słyszenie Boga? Tylko i wyłącznie, tak? Ci ludzie, oni sami stoją na, jako stają się zaporą. Bo Bóg nie ma problemu, żeby mówić. On nie ma żadnego problemu. To nie jest tak, że jak ktoś jest niegrzeczny, to Bóg do niego nie mówi. Ja będę ci o tym pokazywał, bo niektórzy mówią, o wiesz, bo ja jestem taki jeszcze, to Bóg tak do mnie nie mówi. To jest nieprawda, że Bóg do ciebie nie mówi. Bóg do ciebie mówi tak samo jak do mnie. Ty po prostu nie odbierasz prawidłowo tego Boga, ponieważ nie jesteś dostrojony. Wiecie, na czym rzecz polega? Tutaj w tej sali jest mnóstwo różnych fal. Przechodzą różne fale tutaj. Rozmowy telefoniczne, które gdzieś tam są, one przelatują przez nas, wiecie. Telewizję ktoś tam ogląda, to gdzieś leci, to jest pełno fal. Dlaczego my na przykład teraz nie możemy sobie tutaj chodzić i nie słyszymy radia jakiegoś? Przecież te fale radiowe tutaj są. Dlatego, że nie jesteś odbiornikiem radiowym, nie jesteś dostrojony, zgadza się? Mówię więcej, możesz tutaj mieć odbiornik radiowy, ale jeśli na przykład on nie będzie włączony do sieci, to on też nie będzie odbierał tych fal. A powiem więcej, on może być włączony do sieci, ale jeżeli nie będzie dostrojony do tych fal, które tutaj są, to też ich nie odbierze. Wiecie, co jest dla nas bardzo ważne? Jaki cel ma dzisiejsze nauczanie? Żebyśmy zrozumieli, że głos Boga, słyszenie głosu Boga jest uzależnione tylko i wyłącznie od nas, nie od Boga. To my musimy się dostroić i wtedy będziemy dobrze słyszeć. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. Ja na przykład kiedyś, jak byłem religijnym człowiekiem, religia mi wmówiła coś takiego, że jednym Bóg daje objawienia, innym nie daje. Ja na przykład tłumaczyłem swoje różne zachowania z tym, no wiesz, no ja nie mam objawienia. A potem
potem to ja zobaczyłem, że ja nie mam objawienia, dlatego, że ja nie wziąłem objawienia, a nie dlatego, że Bóg mi nie dał. Rozumiecie? To mnie w ogóle rozbroiło mnie to. Okazało się, że ja nie posiadam objawienia jakiegoś, nie dlatego, że Bóg mi nie dał objawienia, tylko dlatego, że ja nie wziąłem tego objawienia. Bo ono jest dostępne, te objawienie. Ponieważ Bóg mówi do mnie teraz. Ale czy ja go słyszę, czy ja go nie słyszę, to jest uzależnione od tego, czy ja się dostroję do tego, czy nie dostroję. I dzisiejsze nauczania mają na celu to, przyjaciele, żebyśmy się nauczyli, jak dostroić się do głosu Bożego. Bo On mówi. Bóg mówi. Cała Biblia jest wynikiem zapisu czego? Słyszalnego głosu Boga. Amen? Żeby to ktoś mógł napisać, tak, to wcześniej musiał to usłyszeć. Bo to się przepraszam, no Biblia nie spadła nam z nieba. To nie jest, to, rozumiecie, nie spadł nam zapis. To jest nieprawda. Przyszło do jakiegoś człowieka, tak, słowo przez niego odebrane. Jakiś człowiek się wziął, dostroił do Boga, rozumiesz, dostroił się, odebrał coś, a potem to zapisał. Wiecie, możemy to przeczytać. Tak? To też jest bardzo ciekawe, że w zależności od tego, jak dokładnie on się dostroił, tak dokładnie on to zapisał. Bo to, nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, że ty czytasz coś, co jest napisane w Biblii i ty możesz na przykład odnosić wrażenie, nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie, czy nie, ja już odniosłem nieraz to wrażenie, że ja, czytając to, co tu jest zapisane, rozumiem lepiej i głębiej niż ten, który sam to zapisał. I że ja mam więcej teraz, czytając to, niż on, kiedy on to pisał. Rozumiecie? Bo ja jestem lepiej dostrojony niż on. Tak? To jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Ale zaczniemy, chcę na tej sesji poruszyć cztery takie zasadnicze punkty. Niektóre z nich przeczytam. Pierwsza Mojżeszowa 1:22. Przeczytam taki tekst. Bardzo proszę, żebyście sobie zapisywali te adresy. I błogosławił im Bóg mówiąc. Pierwsza Mojżeszowa, tak. Pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju, 1:22. I błogosławił im Bóg mówiąc. Jak błogosławił? Mówiąc! Zobacz, początek Pisma Świętego. I błogosławił im Bóg mówiąc. A więc Bóg, to tam, co nam błogosławił? A uszczęśliwiał ich Bóg mówiąc. A wprowadzał ich w parametry szczęścia, w parametry życia mówiąc. Mówiąc. A w Apokalipsie świętego Jana, na końcu Biblii, w 2 rozdziale, w 7 wersecie, jest napisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc widzimy, że Bóg równa się Duch. Jaki Duch? Duch Święty. A więc Bóg mówiący to Duch Święty, który jest w tobie. To jest ten Bóg. To jest ten Bóg. Czyli Bóg nie mówi do ciebie z nieba. Bóg mówi do ciebie z twojego ducha. W ogóle nie prowadzisz rozmowy ty niebo. Tylko prowadzisz rozmowy duch, dusza. To jest taka, wiecie, że to jest rozmowa na bardzo krótkim odcinku. Ja na samym początku chcę to zaznaczyć. Słyszenie głosu Boga jest proste jak konstrukcja cepa. Zaraz to zobaczycie. Jest bardzo proste. To się nie, że czasem się zdarza. Nie. Czasami ktoś mówi, o Pan do mnie coś powiedział. Pan do mnie mówi non stop. Będziemy mówili o różnych rodzajach głosu, o różnych formułach, tak? I jedne są rzadsze, drugie są częstsze. To nie o to chodzi. Natomiast musimy nauczyć się na samym początku tego, że Bóg mówi do ciebie i to jest Jego
potężne pragnienie. Bóg chce mówić do ludzi. Bóg mówi do ludzi. Bóg nie milczy sobie. To rozumiecie, od kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wstał z martwych i Duch Święty zstąpił na ziemię i rozpoczęła się nowa era, era odrodzonych duchów ludzi, od tej pory Bóg nigdy nie milczy. Nigdy. W ogóle jak się kończy Biblia, jest napisane, że w niebie nastąpiło milczenie na pół godziny. Wiecie, co to w ogóle znaczy, że jest taki zapis? To znaczy, że jak się Bóg przestał odzywać na pół godziny, to trzeba było to zapisać. To jest bardzo poważna sprawa. I tam, a dalej jest koniec świata w ogóle, wiecie. Bóg na chwilę zamilknie przed końcem świata. Na chwilkę. To było pół godziny, to tak przetłumaczyli nam pół godziny, to krótki okres, krótki moment. I nastąpiło w niebie milczenie na krótki moment. Kiedy? Przed samym kataklizmem, przed samym końcem. Rozumiecie, o co chodzi? To było tak, tak dziwne, ta cisza w niebie była tak dziwna, że w ogóle Jan odebrał objawienie na ten temat. I trzeba by wziął to zapisał. To było takie, takie dziwactwo. Dziwactwem jest nie słyszeć Boga. Rozumiecie? To dziwactwo nie słyszeć Boga. Ponieważ On mówi. W psalmie, druga rzecz. Psalm 85, werset 9. Psalm 85, werset 9. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg Pan. Pragnienie człowieka wlane w niego przez samego Boga. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg jest tym, który daje chcenie. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. Każdy człowiek chce słyszeć Boga. To jest pragnienie. Zobacz. On dał pragnienie słyszenia siebie. A więc On mówi do ludzi. On mówi za pomocą swojego ducha, który jest w ludzkim duchu. I On wlał pragnienie w ludzi słyszenia Jego głosu. To wszystko się zamyka w jakąś bardzo poważną bryłę. To znaczy, że nie istnieje coś takiego, że ten Bóg się nie odzywa. Nie jest też dziwne, że chcemy Go słyszeć. To wszystko jest normalna rzecz. Chcę, żebyśmy na początku już to ustalili, że to, że Bóg mówi, że my tego chcemy, że to się w ogóle tak, że to wszystko ma na celu dialog ustawiczny, tak? To jest normalna sprawa. Nienormalne jest, kiedy tak nie ma. Czyli nie jest rzeczą przeciwną, że Bóg mówi. Nie jest rzeczą przeciwną, że ja chcę słyszeć Boga. Rozumiecie? Ja jak byłem w religii, to mi wmawiano, że już mam to, co mam i trzymaj się tego i czego ty się tam dopatrujesz. Czego ty chcesz tam więcej? Czego ty chcesz, co tam chcesz słyszeć? Ja mówię, Boga chcę słyszeć. Chcę słyszeć Boga. Ja chcę słyszeć Boga. On chce do mnie mówić, a ja chcę Go słyszeć. I teraz list do Hebrajczyków, 3 rozdział, od 7 do 12 wersetu. Idziemy w szczegóły już teraz. Od 7 wersetu do 12 wersetu. 3 rozdział listu do Hebrajczyków. 3 rozdział od 7 do 12. Dlatego, jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawili na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie swoim nie wejdę do odpoczynienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było w was czasem, w kimś z was czasem złego, niewierzącego serca, którego odpadło od Boga żywego. Opatrzymy sobie na te wersety. List do Hebrajczyków jest
jednym z najtrudniejszych do zrozumienia przekazów na pułapie intelektualnym. Dlatego wielu ludzi, którzy próbują go pojąć intelektualnie, doszło do bardzo złych wniosków. Między innymi do takich wniosków, że Bóg odrzuca, albo że można robić takich rzeczy w swoim życiu, że się już nigdy człowiek nie opamięta. Ale nie taki cel ma list do Hebrajczyków. Nie będę dzisiaj gdzieś o tym opowiadał. Natomiast chcę, żebyśmy przyjrzeli się tym wersetom z perspektywy tego, o czym dzisiaj uczę. I siódmy werset pokazuje nam pierwszą rzecz w tym fragmencie, że to od Ciebie i ode mnie zależy, czy będziemy słyszeli Boga. Zobaczcie. Chcę, żebyście przyglądali się tym wersetom, kiedy będę o tym mówił. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego słyszycie, jeśli głos Jego słyszycie, dziś, nie zatwardzajcie serc waszych, tam dalej idzie. Tam jest w ogóle ciekawe, bo to słowo tutaj serc, to nie dotyczy odrodzonych duchów, tutaj jest greckie słowo kardio, które mówi o głębi, o pewnej głębi jestestwa. Bo kiedy czytamy słowo serce, to ono musi być przez nas czytane zgodnie z zapisem. Bo często w Nowym Testamencie to oznacza odrodzonego ducha człowieka, a w innym miejscu to oznacza głębię człowieka i to jest tak naprawdę element, gdzie jest zawarta podświadomość i wiele innych rzeczy, które są bardzo głęboko poukrywane w naszych duszach. Czyli czasami serce oznacza głębię duszy, a czasami serce oznacza odrodzonego ducha i tego nie wolno sobie pomylić. Tak? Dlatego zachęcam, żeby mieć słowniki, żeby czytać Pismo Święte w ogóle mądrze, rozumiecie, a nie na zasadach takich, że przelecimy coś, rzucimy i to czytamy wszędzie tak samo. Nie? Tutaj, kiedy jest mowa o zatwardzaniu serc naszych, to nie ma mowy o duchu człowieka, dlatego że ducha człowieka zatwardzić nie można. To jest Bóg tam jeszcze. W ogóle jakby nic tobie do ducha. Z duchem nic nie zrobisz, on już jest i koniec, nie? Ale może zatwardzić, tak? Swoją psychikę, tak? Żeby z tego ducha nic nie usłyszeć. A więc od nas zależy, tak? Od nas zależy, czy my słyszymy Boga. Od nas zależy. Od naszych decyzji, od tego, co my zrobimy ze swoimi sercami, czytając to w ten sposób z naszymi, z naszą głębią psychiki. Rozumiecie? To w ogóle jest to. Werset 8 pokazuje nam, że można zagłuszyć Jego głos. Czyli my mamy władzę w zagłuszeniu głosu Boga. Zobacz, jaką masz władzę. Ty możesz zagłuszyć ten głos. Niektórzy to ludzie myślą, że jak Bóg mówi, to mówi w ten sposób, że wióry lecą ze ścian. No okazuje się, że nie. Wiecie, do mojej żony może z półtora roku temu powiedział Bóg jedno słowo słyszalnym głosem. To jest bardzo rzadka rzecz, słyszalny głos Boga. Ludzie myślą, to później. Generalnie wyglądało to w ten sposób, że w nocy on do niej powiedział: Agata. Jej się oczy otworzyły, jakby wypiła litr kawy. W ogóle myślała, że ja do niej coś powiedziałem. Kiedy ona usłyszała ten głos, to nastąpił potem szereg manifestacji głosu w zupełnie innej formule, głosu Bożego. Wtedy się też zaczęły różne zmiany w jej życiu, między innymi zaczęła działać o wiele szerzej w służbie. Ale najlepszy numer jest taki, że z kimś rozmawiamy o tym. Nie, to nie było półtora roku, to było ze 3,5 roku temu. Tak, ze 3,5 roku temu. Rozmawiamy z taką dziewczyną, to jeszcze było przed założeniem naszej wspólnoty w Warszawie. I ona jej mówi, że takie coś jej się zdarzyło, a ta dziewczyna mówi: ja mam tak codziennie. Ja tak spojrzałem na nią, a ona jest zaburzona równo, ta dziewczyna. Wiecie, o co chodzi? Ona ma tak codziennie. Rozumiesz? To są głos Boga, który jest tą formułą uderzeniową, o której niektórzy myślą, że chcieliby ją mieć na co dzień. To jest rzadkość. Bo Bóg nie mówi tak, że wióry lecą. Nie.
Bóg mówi tak, że możesz to zagłuszyć. Ty i ja. O tym mówi list do Hebrajczyków. Nie można zagłuszyć czegoś, co jest silniejsze niż ty. A więc, skoro jest taki zapis w Piśmie Świętym, że można zagłuszyć głos Boga, to oznacza, że ten głos nie jest silny. Że żeby ten głos był dla nas, przez nas odbieralny, to my musimy, tak, się na tym skupić. My musimy tego chcieć, pragnąć. Musi nam na tym zależeć. Dlatego Bóg nie wyje do nas jak jakiś wielki megafon. Rozumiesz? Ponieważ On chce, żeby się skupiać na Nim. O tym będę uczył w przyszłym miesiącu, ponieważ podstawowym słowem określającym modlitwę jest prozechomai, czyli skierowanie na. Skupienie na czymkolwiek, bo to jest greckie słowo określające cokolwiek, prosechomai. Ktoś idzie na ryby, tak? Idzie Grek na ryby i się skupia na rybie, to będą prosechomai, on się modli tam w ogóle. Się modli do ryby. Czy do różnych rzeczy można modlić. Do człowieka się można modlić. Rozumiesz? Do hopy się można modlić. Jakiegoś toku myślowego się można modlić. Prosechomai. Skupienie. I Bóg mówi tak, żebyś ty się skupił, bo słuchaj, miłość to jest coś takiego, co wymaga od ciebie zaangażowania. W ogóle miłość nie jest łatwa. Miłosne życie nie jest łatwe. Wczoraj minęło 16 lat, jak jestem z moją żoną po ślubie. I 25 lat od kiedy jesteśmy razem, bo żyliśmy kupę lat bez ślubu. 25 lat. 24 lata temu byłem w świecie jeszcze wtedy. Jej się oświadczałem. 25 lat. Powiedziałem, kiedyś się z tobą ożenię i kupię ci pierścionek z brylantem. I po 24 latach kupiłem jej pierścionek z brylantem. Powiedziałem synowi, syn się zanosił od śmiechu. To mówił, Jezu, miałeś ojciec poślizg. 24 lata. Ja mówię, długo szukałem. Miłość, ona jest związana ze skupieniem się. I żeby słyszeć Boży głos, który nie jest silny. To jest mrzonka, że Boży głos jest silny. Ludzie słyszą swoje myśli. Rozumiecie, o co chodzi? Paprają się w swoich myślach. I mówią, że Bóg tak do nich bardzo mocno mówi. Wiecie, ja pracuję ze schizofrenikami. Wiecie? Wyprowadzam schizofreników. W ogóle ze schizofrenii. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest to, tak, że, i to ja mówię, nawróconych schizofreników. Nie mówię o nienawróconych. Wiecie, co ma nawrócony schizofrenik? A jeszcze o konstrukcji proroczej? Ktoś z was widział schizofrenika narodzonego z Bożego Ducha o konstrukcji? To są bardzo ciekawe przypadki. Schizofrenik narodzony z Bożego Ducha, z odrodzonym duchem, rozumiesz? Z rozszczepem w ogóle psychiki, słyszący głosy w swojej psychice, czujący zapachy, rozumiesz? Widzący obrazy, tak? A jednocześnie, tak? Człowiek odrodzony z Bożego Ducha, do którego mówi Bóg. A jak jeszcze ma konstrukcję proroczą, to ma silne wizje. Zacznij pracować teraz z nim. Co tu w ogóle jest? Z czego tu w ogóle wziąłeś? Rozumiesz? Bez daru rozróżnienia duchów ty w ogóle leżysz i kwiczysz tam. Bo człowiek ci w ogóle mówi o rzeczy Bożej, tak? A za chwileczkę mówi ci taką pierdolę, że się w głowie nie mieści. Ja mówię, stop. Tak? I zaczynamy pracować. Mówię, to jest stop. Tu pracujemy tak. Ludzie sobie ucinają pogawędki z własnym umysłem. I mówią, tak mocno do mnie Pan mówi. Pan mówi tak, że można to zagłuszyć. O tym mówi Pismo. A więc to nie jest silny głos.
Rozumiecie? To jest bardzo ciekawa rzecz. Musimy rozbijać iluzje w naszym życiu. Rozbijać iluzje. Bo mnóstwo chrześcijan błądzi. Mówi, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Ja mówię, jaki masz efekt tego, co Pan powiedział? A może to nie Pan powiedział? A może Ty się musisz nauczyć słuchać głosu Pana? A może jak Ty się nauczysz słuchać głosu Pana, to zaczniesz odrzucać to, co nie jest głosem Pana. Jak zaczniesz odrzucać to, co jest głosem, co nie jest głosem Pana, to będziesz słyszał wyraźny głos i teraz posłuszeństwo temu głosowi przyniesie Ci sukces. Bo słyszenie głosu Pana przynosi co? Sukces. Kiedy? Zawsze. A postępowanie z czymś, co nie jest głosem Pana, przynosi co? Porażkę. Chrześcijanie są mistrzami świata od budowania teologii, która usprawiedliwia ich porażki. I mówi, powiem Ci, dlaczego mi się nie udało. Pan mi powiedział, zrobiłem to, ale nie wyszło mi i powiem Ci dlaczego. Jest, mówię, następny zapis teologiczny będzie. Jak na przykład ludziom mówię, że jedynym dowodem na to, że ktoś wierzy, jest sukces, rozumiesz? A oni dalej przychodzą i mówią, ja wierzę, a nie mam. Ja mówię, nie no, sorry, wierzę. Ja jak wierzę, to mam. Jak nie mam, znaczy, że nie wierzę. No muszę się do tego przyznać. Muszę iść przed lustro, powiedzieć, nie wierzę. No i koniec. Tak, tak jest mój problem. Nie mam, bo nie wierzę. A więc widzimy, że można zagłuszyć głos Boga. A więc o takim głosie będziemy mówić, który można zagłuszyć. I pamiętajmy, że wszystko zależy od nas. I tutaj ważna rzecz, zagłuszenie świadome głosu Boga to bunt. Bo przyjaciele, krnąbrność i nieposłuszeństwo to nie jest bunt. Wiecie, czym jest bunt? Wiecie, co różni buntownika od człowieka krnąbrnego, czy też nieposłusznego? Już nie będę tłumaczył, czym się różni krnąbrność od nieposłusznego. Ale są dwie bryły. Jedna to jest bunt, druga to jest krnąbrność i nieposłuszeństwo. Pamiętaj, krnąbrność i nieposłuszeństwo, one mają swoją podstawę w niedojrzałości, w braku wiedzy, w głupocie i tak dalej. Rozumiecie? W zaburzeniach. A bunt to jest świadome decydowanie. Jak jest człowiek nieposłuszny w kościele, to on się zgubi sam. Sam się zgubi, rozumiesz? I łatwo go zresztą znaleźć. A buntownik ci będzie chciał rozpieprzyć to, co jest. Buntownik się zajmuje rozwalaniem. On uważa, że jest alfa i omega. Buntownicy rozwalają kościoły. Nieposłuszne i krnąbrne owce po prostu same błądzą. To jest wielka różnica. Posłuchaj, świadome zagłuszanie głosu Boga to bunt. Dlatego jest napisane, jeśli dzisiaj głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w dniu buntu. Chcę, żebyście umieli czytać Pismo. Do czego to się, jak, dlaczego to są takie zapisy? Kolejną rzeczą z tego fragmentu to jest to, w wersecie 9. Jego głos jest dla ciebie zrozumiały, ponieważ on mówi do ciebie w takim samym tonie, w jakim objawił Ci się w największej manifestacji mocy w życiu. Wiecie, kiedy była największa manifestacja mocy w naszym życiu? Kiedy narodziliśmy się na nowo. Kiedy się narodziłeś na nowo, wtedy nastąpiło potężne uderzenie Boga w Twoim życiu. Ja powiem Wam, ja przeżyłem już różne rzeczy w swoim życiu, różne. Doświadczyłem przeróżnych działań Bożej mocy, ale nigdy te działania Bożej mocy nie były większe nad tą, kiedy się narodziłem z Bożego Ducha w 2001 roku. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem Boga. Kiedy po raz pierwszy wszedł do mojego życia. Kiedy po raz pierwszy wjechał do mojego ducha. Tam wybuchła bomba nuklearna. Rozumiecie? Bomba. Niektórzy na przykład się zastanawiają, jak to się dzieje, że po moim nawróceniu przestałem natychmiast palić, przestałem natychmiast pić, przestałem ćpać, przestałem przeklinać, a potem za pół roku zaczęło wracać. Ja mówię, wiesz dlaczego? Bo pył duchowy zaczął opadać, tak jak w wyniku uderzenia bomby jądrowej
następuje przez jakiś okres czasu utrzymanie promieniowania, ale potem promieniowanie opada. Kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha, wybuchła w tobie bomba. I przez kilka najbliższych miesięcy utrzymywała się samoistna moc. Nie chciało ci się palić, nie chciało ci się bić, a za rok ci zachciało. Co mam robić? Ja mówię, władzę teraz trzymać. Trzeba władać. Ale wtedy tak było łatwo. Nie szkodzi. Wtedy było łatwo. Bo wtedy było największe uderzenie Bożej mocy. Bóg mówi do ciebie tym tonem, w którym objawił ci się na początku. To twoje prywatne. Bardzo osobiste. Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś Boga w życiu, to On ci się przedstawił ze swojego głosu. Mówię, oto ja. Będę tak mówił do końca życia. Oto ja. To, co temu teraz towarzyszy, to ja. I to się nigdy nie zmieni. Różne rzeczy się mogą zmienić, ale nie to. I ci z was, którzy doświadczacie tego, to wiecie, o czym ja w ogóle mówię. Jeżeli nie kojarzysz tego, to zacznij wracać tam swoją pamięcią. Do miejsca, kiedy spotkałeś Jezusa osobiście. Rozważaj to. Rozmyślaj o tym czasie. Powiedz, Jezus, ja dziękuję Ci, że to się wtedy wydarzyło. Jezus, ja wywyższam Ciebie. Rozumiesz? Zacznij Go uwielbiać za to, że to się wydarzyło, bo to jest rzecz stała. To pewna stała fizyczna. To się nie zmieni. W tym tonie On będzie mówił do Ciebie. Z tego miejsca będziesz Go najlepiej rozumiał. Z tego miejsca. Rozumiesz? Z tego miejsca. Ja to pamiętam. To jest we mnie wbite. Kolejną rzeczą z tego fragmentu jest werset 10. Przez to, że Bóg do ciebie mówi, poznajesz Jego plany, cele i dążenia związane z twoim życiem. O czym najczęściej będzie mówił do ciebie Bóg? O tobie. W ogóle 90 parę procent twojego słyszenia Bożego głosu będzie związany z tobą i tym, co ciebie dotyczy. A najlepszy numer przede wszystkim jest jeszcze taki, żebyście też zrozumieli, jaki ten głos jest słaby, ten podstawowy głos, tak? Że on będzie mówił do ciebie najczęściej tylko o tym, o czym ty chcesz rozmawiać. I to jest szok. Jak nie chcesz o czymś rozmawiać z Bogiem, to wyobraź sobie, że On z tobą o tym nie rozmawia. Jak ja słyszę, co ludzie mi opowiadają, jak to w Niego wjechał Pan i jak Mu tam kazał coś zrobić, ja mówię, to uwolnienie. To uwolnienie. Jeszcze się nie zdarzyło od początku Wszechświata. Mówię o tym duchowym początku Wszechświata. O tym momencie, kiedy Duch Święty wstępuje na ziemię po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Że Bóg coś komuś kazał. Rozumiesz? Jeszcze się nie zdarzyło. Bóg nie każe. Nigdy. On nie przyjdzie nigdy do ciebie i nie powie ci tak. Masz pojechać do Afryki. On nigdy ci nie powie, masz wyjść za Zdziśka, masz się ożenić z Kryśką. To są rzeczy w ludzkich głowach. Ludzie rozmawiają ze swoimi myślami na podstawie swoich zaburzeń. Im bardziej zaburzona dusza chrześcijanina, tym ciekawsze rozmowy w głowie. Rozumiecie? Człowieku, to jest szok. A jaki to ból dla ludzi, jak się mówi. Ja mówię, człowieku, no ale weź się upokój przed tym. No weź, przecież ja wiem, jak ja mam myśli w głowie. Ja wiem, ile ja razy, nie znając głosu Boga, nie rozumiejąc w ogóle, jakie ja sobie w ogóle pierdoły opadałem, jakie iluzje tam miałem. Byłem człowiek iluzji. Iluzjonista w ogóle. Rozumiesz? Pan mi powiedział, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Nie Pan ci powiedział. Po prostu. Gadasz sam ze sobą, a demony się cieszą i za chwileczkę otwierasz się na nie i gadasz z demonami. Bóg nigdy nikomu nic nie każe. Nigdy. Nigdy. Nie krzyczy, nie ryczy, nie buczy przed ciebie, nie naciska cię. Rozumiesz? Ludzie myślą, że jeżeli oni naciskają innych, to i Bóg ich naciska. Bóg cię nie naciska do niczego. Bóg jak nie chcesz o czymś rozmawiać, to z tobą nie rozmawia. Kurczę, to jest w ogóle coś takiego. To nie jest uzurpator. To jest tatuś, ojciec, przyjaciel. Rozumiecie? To jest inna konstrukcja w ogóle.
on w tym, podczas swoich rozmów, podczas swojego mówienia do Ciebie, objawia Ci swoje plany, cele i dążenia w związku z Twoim życiem. On chce, żebyś był szczęśliwy. Błogosławił im Bóg mówiąc. Niektórzy ludzie wszystko wiedzą o innych. Mówią, Pan mi powiedział o tym, Pan mi powiedział o tamtym. A co Ci Pan o Tobie powiedział? O Tobie. Powiedz mi, co o Tobie Ci powiedział Pan. O to mnie ciekawi. Jeszcze mi, jak to mało razy przychodzi ktoś do mnie i mówi, wiesz co, Pan mi powiedział, o taką rzecz mam. Jak już taki ktoś przychodzi, to mówi, Pan mi powiedział, że mówi, wielka jest przede mną przyszłość i tak dalej, mówię, dobrze, 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 w porządku. To rzadko kto przyjdzie i mi zaczyna opowiadać, co mu Pan mówił o jego duszy. Jak to ludzie w ogóle mało tego słyszą, ale o innych słyszą. Mam słowo do Ciebie, mam słowo do Ciebie, mam słowo do Ciebie, mam słowo do Ciebie. Jak w jednym takim kościele przyszła taka babeczka do pastorowej i mówi do niej, mam słowo dla Ciebie. Ona mówi, nie ma dla mnie żadnego słowa. Jak to nie mam dla Ciebie słowa? Nie masz słowa dla mnie, mówi, pierdoły opowiadasz, mówi, z mężem się kłócisz 15 lat w domu, ty mnie chcesz mówić, że Ty słyszysz Boga? Jak Twój mąż jest pobożnym człowiekiem, chodzi z Bogiem, Ty męża nie słuchasz, a Ty mówisz, że Boga słyszysz, i stąd mówi. I stąd. Rozumiesz, o co chodzi? Ona się pogiewała, ona odeszła z kościoła. Kiedyś do mojego znajomego, takiego jak Mirka Kulca, takiego pastora, przyszedł człowiek i mówi do niego, pastorze, mam dla Ciebie słowo od Boga. A Mirek do niego mówi tak, posłuchaj, Ty, mówi, jesteś lesem, nie pracujesz, śpisz do 11 i Ty mi mówisz, że masz dla mnie słowo od Boga. Ty chcesz mi powiedzieć, że z Tobą Bóg rozmawia, że Ty słyszysz Boga i Ty masz do mnie słowo, nic do mnie nie masz. Jeżeli ktoś nie słyszy głosu Boga na swój temat, rozumiecie? A twierdzi, że słyszy głos Boga na temat innych ludzi, to jest to wielki znak zapytania. Wielki znak zapytania. Rozumiesz? Tak powstał cały fałszywy ruch proroczy. Są fałszywe ruchy prorocze. Są prorocy pomijający siebie, a uderzający do społeczeństwa. Najpierw Słowo Boże mówi, wyjmij paproch z oka swego. Mam belkę. Wyjmij. Potem zacznij dalej. To dotyczy również tego, w ogóle, jak mówi Bóg do człowieka. Bóg mówi przede wszystkim o Tobie do Ciebie. O Tobie. Tak? Bo On chce, żebyś był człowiekiem, który odbiera błogosławieństwo. Jemu na tym zależy. To jest wielkie prawo miłości. Werset 11. Bez słyszenia Bożego głosu nie ma opcji, aby trwać w Bożym odpocznieniu, w Bożym szalomie. Czyli ludzie, którzy nie odbierają głosu Boga, to nie są ludzie, którzy w ogóle funkcjonują w odpocznieniu. To są ludzie napięcia życiowego. A więc zobacz, jak ważną rzeczą jest być dostrojonym do głosu Boga, bo wtedy dopiero pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, on będzie strzegł serca, czyli głębi Twojej, tak? I całego umysłu. Bo Ty wtedy, posłuchajcie, informacja jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaka jest dzisiaj. Potrzebujemy informacji, informacji. Wszędzie mamy informacje. Wyjeżdżasz na drogę, masz znaki drogowe, informacja. Tu się wjeżdża, tam się nie wjeżdża. Tutaj zostań, tam pojedź. Jedziesz gdzieś w trasę, widzisz, gdzie się skręca. Rozumiesz? Cały czas jest informacja. Włączasz telewizor, jest informacja. Kup to, nie kupuj tamtego. Ja już pomijam, czy ona jest prawdziwa, czy ona nie jest prawdziwa. Ale informacja cały czas nas torpeduje. Czym jest Ewangelia? To jest informacja. Kiedy my czujemy realne bezpieczeństwo w życiu? Kiedy my słyszymy Boga. Kiedy my jasno i klarownie odbieramy od Boga rzeczy. Spójrz teraz. Kiedy przychodzi do Ciebie informacja od Boga, natychmiast przychodzi pokój. Tysiąc ludzi naokoło może mówić coś innego. Rozumiecie? Ostatnio ktoś mnie zapytał, mówi, Artur, jak Ty się czujesz z
skoro tyle ludzi mówi źle na twój temat. Ja mówię, w ogóle się nie czuję źle. W ogóle mi to nie przeszkadza. Dlatego, że ja odbieram od Boga informacje na temat mojego życia. I mnie w ogóle nie interesuje, że 500 osób ustanie i do mnie powie tak, ty jesteś antychrystem. To mnie nie interesuje. Bo ten głos, którego ja nie zagłosiłem, tak, mówi do mnie, synuś. Ok? Mówi synuś do mnie. Synciu, tak, tatko. I teraz, ale jesteś antychrystem, Bóg cię pokara, Bóg cię pokara. Mówię, weź, ale mówi, nie w ogóle. Nie pokara, no. No nie pokara, no i koniec. No. Skąd wiele cię nie pokara? Rozumiecie, to słyszenie głosu Boga w praktyce, ja mówię o praktyce, nie mówimy o teologii. Bo my mówimy teraz, pokój Boży jest w naszym życiu przez Chrystusa Jezusa, który umarł za nasze grzechy, wstał z martwych, wstąpił do nieba i tak dalej. To jest teologia. Prawdziwy, inaczej, dotykalny pokój, taki, że ty leżysz, wywalasz się, proszę ciebie, leżysz jak spławik, to dotyczy jakby stanu, gdzie ty słyszysz ustawicznie głos Boga. Jesteś dostrojony do tego, ty płyniesz w ogóle w tym życiu, wiesz? Co ci obchodzi, co ci mówi, proszę ciebie, dzieć w szkole, jak dyrektor jest twoim ojcem, wiesz o co chodzi? To w ogóle wiesz, to właśnie ty możesz gadać co chce, w ogóle wiesz, a ty w ogóle płyniesz, tak? Bo dyrektor, wiesz, co mówi, tak? Kiedyś Kenneth Hagin powiedział fajną rzecz, mówi, co z tego, mówi, że krytykują mnie małe rybki. Już mnie skrytykowały wszystkie wielkie ryby. Rozumiesz, on w ogóle, to nie miało, facet słyszał głos Boga, głos Boga. To go prawdziwie uszczęśliwiało i to doprowadzało do sukcesu w jego życiu. Ostatnio rozmawiam, takie jest zwiedzenie teraz. Bo są takie zwiedzenia, które takimi falami sobie krążą. Ostatnio było zwiedzenie, że Ziemia jest płaska. Taka była grupa takich, proszę ciebie, astronomów doszła do wniosku, że Ziemia jest płaska. No i takie zwiedzenie. Tam trwało, grało słabo, już tam przeszło. Już nie szaleją tak bardzo, to płasko Ziemia. Tam jeszcze jacyś są zapaleńcy ostatni. Teraz inne zwiedzenie. Jak już 8 miesięcy temu jest zbudzone, że Jezus to nie jest Jahwe. To Jahwe to był w ogóle demon. W ogóle cały Stary Testament, to proszę ciebie, jest B. Rozumiesz? Bo Jezus nigdy nie mówi Jahwe. Wiesz o co chodzi? Ja mówię, no ale Jezus też nigdy nie mówi rower. No nigdy Jezus nie powiedział o rowerze, zgadza się? No w ogóle nie mamy żadnego dowodu, czy rower to nie jest, proszę ciebie, w ogóle, czy to jest koszerna rzecz, i to w ogóle, czy rower to nie jest zjedzenie. No też nie powiedział Jezus, rower, betoniarka, filar, płytka. To mnóstwo rzeczy Jezus nie powiedział nigdy, bo Jezus w ogóle nie znał się na różnych rzeczach. Tak? Czy to nie był mechanik Jezus, najlepsze to nie był teolog, a dwa, tak? To Jezus prowadził wszystko, wszystkie imiona Boga, których było te 38, o ile pamiętam, dokładnie pamiętam, które się przejawiają przez Stary Testament, gdzie Jahwe to jest jednym z imion w ogóle Boga, tak? To jest Olam i Rech i wiele, wiele innych. To się sprowadził do Ojca. Mój Ojca wam przyszedłem prezentować i koniec. To zamknął imiona, po to tyle imion, tak? Ostatnio sobie oglądam film pod tytułem Piąty Element. Taki fajny, duchowy film jest z tym. I on się pyta, jak masz na imię? Ona mówi, Huella, Bella, Bena, Menesere, tam... On mówi, a krótko on mówi Lili. W ogóle Bóg Jezus te wszystkie imiona Boga sprowadza, to tatuś jest, to tatusia idziemy. To nie ma Jahwe, nie ma inny, nie ma dla ciebie Boga wojownika, bo to Bóg tatuś, rozumiesz o co chodzi. No teraz kretyni wymyślili, proszę ciebie, teraz ostatnio rozmawiam z dziewczyną i tłumaczę jej coś, prawda? I tłumaczę, mówię, a dlaczego ty uważasz, że masz rację? Ja mówię, widzisz, ano dlatego uważam, że mam rację, bo ja mam sukces! W związku z tym, jak żyję. I to, w co wierzę, tak, daje owoc sukcesu w moim życiu. Co ja będę ci tłumaczył głębiej? Stąd nie przyjmuję głupoty. Tak? Widzisz, głos Boga, realny głos Boga przynosi realne odpocznienie. Realne odpocznienie. I kolejny aspekt tego fragmentu, ostatni, werset 12. Boży głos jest dla nas dostępny przez co? Przez wiarę. Czyli dlaczego my dzisiaj o tym mówimy? Bo mówiliśmy miesiąc temu na temat wiary. Żeby słyszeć Boży głos, to punkt
Pierwszy jest taki, że my wierzymy, że Bóg mówi. My wierzymy, że Bóg mówi. Wierząc, że Bóg mówi, tak, zaczynamy wchodzić w miejsce słyszenia. Najpierw wiara, że Bóg mówi. Najpierw zrozumienie, jakie są formy Jego głosu, a następnie zaczyna to się u nas objawiać i to jest dla nas proste do odbioru. I chciałbym, żebyśmy teraz sobie spojrzeli na pierwszą Mojżeszową 3:1-4. Pierwsza Mojżeszowa 3:1-4. Zobaczcie. Kolejny ważny aspekt. Pierwsza Mojżeszowa 3:1-4. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno mam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. O co chodzi? Szatan zawsze będzie silnie atakował twoje słyszenie Boga. Najsilniej szatan będzie atakował twoje słyszenie Boga, bo on wystosował... Zobaczcie, mamy dowód biblijny, mamy fakt. Pierwszy atak szatana na człowieka jest na poziomie słyszenia Boga. Czy na pewno Bóg powiedział? Diabeł atakuje słyszenie Boga. Kiedy diabłu uda się zaatakować słyszenie Boga, chrześcijanin temu ulegnie, no to jest ugotowany człowiek. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Jeżeli tylko wdajemy się z diabłem w dysputy wewnętrzne na temat tego, czy to Bóg na pewno do nas powiedział, kiedy my już znamy parametry głosu Boga, to już następuje zwiedzenie. Nawet jeśli nie pójdziemy na maksa za tym, nie wycofamy się ze słuchania, tylko zaczniemy rozważać te rzeczy. Zobaczcie, co zrobiła Ewa. Nie wiem, czy to jest dla was zauważalne. Diabeł do niej mówi tak. Czy na pewno Bóg powiedział? I ona, zobaczcie, co mówi. A w ogóle, patrzcie, ona z nim rozmawia, nie? Ona w ogóle nie powinna z nim rozmawiać. Jest jakieś stworzenie, tak? No stworzenie jest jakieś w ogóle dziwne. Dziwne stworzenie jest. To stworzenie zaczyna mówić do niej przeciwko Bogu. Pierwsza reakcja, zdrowa reakcja, tak? To jest wziąć jakiś kawał kamienia i przywalić w łeb temu stworzeniu. No Ewa tego nie robi. Ona dalej z nim co? Rozmawia, zaznaczam, sama rozmowa z diabłem doprowadza do zwiedzenia. Gdzie następuje pierwsze zwiedzenie Ewy? Ona mówi tak, Bóg powiedział, że nie wolno nam jeść owocu z tego drzewa i co dalej mówi Ewa? I dotykać go. Zauważcie, nigdy Bóg nie powiedział, że nie wolno drzewa dotykać. Nigdy. Dodała już. Bóg powiedział, nie jedzcie z drzewa. Kropka. Opierajcie się, sikajcie na drzewo, nie jedzcie z drzewa. Ale że się wdała w rozmowę z diabłem. To zwiedzenie, patrzcie, zwiedzenie jest oparte na duchy kłamliwe. Często jak uwalniamy ludzi od demonów, tak? To duchy kłamliwe właśnie wychodzą, tak? Pod postacią demonicznych sił węży. Są duchy kłamliwe. Duch kłamliwy jest... Oż jaki słodki jest duch kłamliwy, słuchajcie. To najsłodszy duch. Słuchajcie, nie wiem, czy to zobaczyliście, zwiedzenia są słodkie. To jest takie... super. Coś więcej się dowiedziałem. Jezus to nie Jahwe. Tak jestem. Szok. Rozumiesz? Jakaś euforia powstaje. Duch kłamliwy powoduje jakąś euforię wewnętrzną. Ona się już rozpędza. A też Pan powiedział, żeby nie dotykać. Ona staje się sprawiedliwsza od Boga. Natychmiast leży i kwici, bo za chwileczkę ten głupi gad przekonuje ją do tego, żeby jadła z tego drzewa. Tak? Zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Chcę, żebyś zobaczył, że z diabłem w ogóle się nie gada. Nie gadamy z nim. Nie gadamy.
Kiedy przychodzi coś, co jest nieprawdziwe do naszego umysłu, to natychmiast urywamy temu łeb, nie wprowadzamy w ogóle tego głębiej. Tak? Jeżeli on mówi coś na temat mojego słyszenia Boga, won, won, won! Zero rozmowy, zero szacunku. Rozumiesz, o co chodzi? Zero! Diabeł, jeżeli nie będzie mógł zagłuszyć głosu Boga w twoim życiu, bo się na to nie zgodzisz, to będzie chciał go wypaczyć, wypaczyć. Jak nie będzie mógł sprawić, że coś ci urwie, to będzie chciał, żebyś coś dodał. Coś dodał. Jakiś dodatek zrobił. Chrześcijaństwo jest w ogóle takie normalne. Zobaczcie, co zrobiła religia. Pododawała do chrześcijaństwa coś. Pododawała. Tak? Pododawała. Łaską jesteśmy zbawieni. A religia mówi, ale uczynki też są ważne. Zobaczcie, rozumiecie, to jak to takie rzeczy. Ale, ale, ale. Zawsze będzie coś dodane. Prawda? Ja czasami słucham, jak ludzie doradzają jednym drugim, to to doradztwo jest takie, że jest tam rzucona jakaś prawda, ale jest kilka takich rzuconych jeszcze elementów, żeby człowiek do końca nie był pewny. Takie doradztwa są. Człowiek z takiego doradztwa odchodzi tak, no i nie wiem za dużo. Kiedyś byliśmy z moją żoną w takim jednym kościele i tam był jeden taki kaznodzieja. Zawsze Agata, jak go wspomina, to mówi, ja nigdy nie wiedziałem, o co jemu chodzi. Nigdy. Nigdy, bo mówi innych jeszcze rozumiałem. Tak. Ale tego faceta nigdy nie rozumiałem. On w ogóle mówił takie zawiłe, skomplikowane rzeczy. W ogóle nie. Że to w ogóle nie szło zrozumieć tego. Ale to wszystko było takie ładne i wynikało z tego, że to w ogóle jest takie Boże. Jeżeli diabeł nie będzie mógł zniszczyć całkowicie głosu Boga w twoim życiu, to będzie chciał, żeby on był zafałszowany na tym poziomie pozytywnym lub negatywnym. Żebyś coś dodał, żebyś coś odjął. Boży głos jest prosty. Bóg mówi w sposób prosty. I teraz jeszcze jedną rzecz na tej sesji chcę zrobić. Chciałbym, żebyśmy nakreślili sobie ton głosu Boga. Taki ton, w który on będzie taką stałą dla naszego życia. Czyli teraz podam wam takich sześć elementów, które nigdy, podkreślam, nigdy nie zmienią się, jeżeli chodzi o ton głosu Boga. Czyli on, jak cokolwiek będzie do twojego życia mówił Bóg, jakąkolwiek rzecz, to ona będzie zawsze posiadała w sobie te elementy, o których teraz powiem. I to będzie dla ciebie też informacja. Po pierwsze, teraz już nie będę tego czytał, ale proszę, żebyście sobie notowali. Ewangelia Jana 3:33. Bóg mówi prawdę i tylko prawdę. Rozumiecie? Nigdy Bóg nie powie do ciebie czegoś, co nie jest prawdą. I zaznaczam, prawda jest dla nas jasno określona, o tym uczyłem już, w Jezusie Chrystusie, w Jego życiu, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu. Jezus Chrystus jest prawdą. Bóg nigdy, pamiętaj, nigdy nie powie do ciebie niczego, co będzie antychrystusowe. Nigdy. Nigdy nie oprze swojego głosu na Starym Przymierzu na przykład. Nigdy. Nigdy. Po prostu. Po drugie, to są dwa aspekty. W drugim liście do Koryntian 13:11, w tym wersecie. Druga rzecz, to Bóg mówi tylko w tonie miłości. Tylko. A więc Bóg mówi w tonie prawdy. Bóg mówi prawdę. I Bóg mówi w tonie miłości, że Bóg mówi miłość. Nigdy Bóg nie powie do ciebie nic, co nie jest miłością. Nigdy. I druga rzecz,
trzecia z tych sześciu, ale druga rzecz w tym drugim liście do Koryntian 13:11. Bóg mówi w tonie pokoju. Czyli ten werset pokazuje nam, że Bóg mówi w tonie miłości i Bóg mówi w tonie pokoju. Pamiętaj, głos Boga nigdy nie doprowadzi ciebie do braku pokoju. Nigdy. Prawda, miłość, pokój. To nie znaczy, że ty nie będziesz, że inaczej, że twoje zaburzenie jakieś nie będzie drżało przed prawdą jakąś, bo może drżeć, ale w duchu będziesz miał pokój. Ilu z was już stanęło w takim miejscu, że mówił do ciebie coś Bóg i ty miałeś pewną formę strachu przed tym, ale było też zupełnie przeciwne uczucie, głębsze, i tam był pokój. Bałeś się troszkę pójść w tą stronę, ale pokój Boży, który był w środku, był większy niż ten strach zewnętrzny. Rozumiesz? Ponieważ głos Boga nigdy nie przyniesie ci niepokoju wewnętrznego. Może towarzyszyć drżenie jakiegoś zaburzenia. Kiedy zapytasz Boga, na przykład, Panie, czy mam w tej pracy dalej być, czy nie mam? Dają mi 1820 brutto i no mam tu być, czy mam nie być? I Duch Święty powie do ciebie, masz tu nie być. I oczywiście na zewnątrz będziesz miał drżenie. Tak? Co będę robił? Jak będę żył? Ale wewnątrz będziesz czuł pokój. Bo głos Boga przynosi pokój. Kiedy 5 lat temu Duch Święty do mnie, więcej, 6 lat temu, Duch Święty do mnie powiedział, zrezygnujesz z pracy i będziesz w czynnej służbie i potrwa to rok jeszcze, tak? Zanim zrezygnujesz z pracy, to pojawiło się we mnie jakieś drżenie. Przez rok wychodziłem z zaburzenia. Wiecie, dlaczego Bóg powiedział za rok? Bo to było, bo tam miałeś być przygotowany. Ja mówię, tak miałem być przygotowany, ale wiesz, z czym miałem być przygotowany? Zaburzenie lękowe miało do mnie być. Tak miałem być przygotowany. O! Przez rok wychodziłem z zaburzenia lękowego. To nie to, że on mnie przygotowywał tam pracę czy coś. Absolutnie! Gdyby nie było zaburzenia lękowego, to w jednej sekundzie bym mógł wyjść. Ale cały czas w środku wiedziałem, że to jest to. To ma tak być. I czułem. Czyli były dwa przeciwstawne uczucia. Zewnętrzny strach i wewnętrzny pokój. Wiecie, że w ogóle my jesteśmy cali pełni paradoksu, od kiedy się nawróciliśmy do Jezusa. Cały czas jakaś w ogóle dziwna wojna w nas jest. Zauważyliście to? Kurczę, niepokój z pokojem się miesza. Chciałbym, żebyście po prostu te nauczania na temat ducha, duszy i ciała powinny wam to rozwiązać. No to tak to działa w ogóle, to w duchu mam pokój, tak? A potem mam jakiś element niepokoju, prawda? Czwartym elementem jest zapisane słowo Ewangelii Marka 10:49. Ewangelia Marka 10:49. Następny element tonu głosu Boga. Bóg mówi wiarę, czyli ufność. On mówi w tonie wiary, w tonie ufności. Posłuchaj. Zawsze głos Boga będzie cię kierował, abyś wierzył. Zawsze. Chory człowiek na coś, chory na jakąś chorobę, przychodzi do Boga i cierpi, bo się dowiedział, że jest chory. Nigdy go nie pocieszy Bóg. Bóg nie powie, rozumiem, że chorujesz, kochany. Rozumiesz? Nie. On będzie kierował cię do wiary. Rozumiesz? W ranach i sińcach mojego syna jest uzdrowienie z twojej choroby. On się tam będzie kierował. Głos Boga nigdy cię nie pokieruje tak, rozumiem cię, że cię boli noga. Nie! Ktoś mówi, Pan nie rozumie, Pan nie przytula. Mówię, twój umysł. Twój zaburzony umysł. Rozmawiasz ze zaburzonym umysłem, że cię Bóg przytula. Rozumiesz? Prawdą jest to, że on prowadzi do wiary.
Ktoś stracił pracę, nie ma pieniędzy, coś się wydarzyło finansowo w jego życiu, tak? Przychodzi do Boga i nigdy Bóg nie powie, rozumiem Cię. Nie! On powie, mój syn, tak? Został okradziony, abyś jego ubóstwem był ubogacony. On będzie Cię kierował do wiary zawsze. 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 W ogóle jest człowieku, to pamiętajcie, to nie będzie nigdy inaczej. Zawsze do wiary. Ton głosu Boga to ufność. Nie ma innego tonu głosu Boga. Żadne tam inne rzeczy. Pamiętajcie, to Bóg to nie jest zhumanizowana postać jakaś. To nie to. Piąta rzecz zapisana w Ewangelii Mateusza, 9:2. Ton głosu Boga to ton odpuszczenia grzechów. Zawsze. Bóg nigdy nie wspomni Ci Twoich grzechów w mówieniu do Ciebie. Bóg nigdy nie przyniesie Ci grama potępienia. On nie powie do Ciebie, pamiętasz jak leżałeś tam i tak dalej, w ogóle wiesz. Nie. Nigdy. Możesz być w trakcie upadku, a On nie powie Ci, że jesteś w upadku. Cały czas jest podniesienie u Niego. Notorycznie. W ranach i sińcach mojego Syna. Ratunek, zbawienie, siła. Rozumiesz? Kocham Cię. Kocham Cię. Ty leżysz i kwiczysz. Diabeł Cię potępia. Przychodzisz do Niego. Rozumiesz? Modlisz się. A mówi, kocham Cię. Albo mówi, jesteś dla mnie ważny. Jak ja to kiedyś załapałem, pamiętam mój... To było też w takiej konwencji jakby wpływu na mojego syna. Wtedy Wiktor się źle uczył i ja zrozumiałem, mówię, że Bóg nigdy nie mówi do mnie na pułapie moich grzechów. Nigdy. I pamiętam, Wiktor wrócił ze szkoły i dostał pałę z czegoś. I on mówi, że mi dostałem, mówi, pałę. A ja mówię, to zuch jesteś. Mówię, dasz radę, synu. Po raz pierwszy go nie opieprzyłem. Szok. Wiecie, że to były, zaczęły się zmiany u niego? Bóg mówi zawsze w tonie odpuszczenia grzechów. Pamiętaj. On nie wspomina grzechu. On nie bazuje na grzechu. W ogóle. Zawsze ludzie mówią, taki jestem potępiony. Ja mówię, no ale to mówię, co zrobisz? No tak lubisz, tak masz. No tak mówię, ja wiem, no tak się czujesz potępiony. To... Bo Pan mi tu mówił, w jakim ja jestem stanie. Mówię, uspokój się, człowieku. Będzie Ci to Pan mówił, jak nie jesteś w stanie. W stanie Chrystusowym jesteś. To Ci Pan mówi. Oczywiście, kiedy my szukamy prawdy, mówimy, Boże, pokaż na przykład korzeń problemu, to Ci pokazuje korzeń problemu. W ogóle On rozmawia z Tobą o czymś, tak? Ale zawsze ten korzeń problemu, jakkolwiek jest pokazany przez Boga, to On jest zawsze słaby, cienki, rozumiesz? I Bóg mówi, to jaki to problem? No tak, no mówię, no patologia, jakaś, ale co to tak? Dawaj, rozwalimy to, w ogóle zniszczymy, w ogóle w imieniu mojego Syna Jezusa, w ogóle wiesz. Rozumiecie, to jest ton głosu Boga, ton głosu Boga, nigdy nie jest inny. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ton głosu Boga, zapisana w Ewangelii Marka 6:50, to jest ton odwagi. I tu posłuchajcie, nigdy Bóg nie będzie do Ciebie mówił inaczej niż na pułapie odwagi. On będzie Cię chciał wprowadzać w takie miejsca, że się w głowie nie mieści. Ja nigdy od Boga nie usłyszałem takiego czegoś, bądź ostrożny. Kiedyś to nawet sprawdziłem, ile jest razy w Biblii napisane ostrożny. I zobaczyłem, że w całym Piśmie Świętym słowo ostrożny i pochodne tego słowa jest odnotowane 14 razy. I ani razu nie jest to związane z życiem chrześcijanina. W ogóle. Rozumiesz, że to jest bardzo ciekawa historia. W ogóle Bóg nie jest ostrożny, wiecie o tym? W ogóle Bóg to nie jest ostrożna osoba.
No nikt ostrożny nie stworzyłby tej ziemi z tym w ogóle całą menażerią naszą. No przepraszam, zgadzacie się ze mną? Przynajmniej w ogóle ja nie wiem, czy wiedząc wszystko, tak? No za groma by człowiek nie stworzył tego systemu, no. Wiedząc, że ten system tak się skończy. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle to nie. To Bóg nie jest ostrożny, to jest ryzykant. Tak? Cały czas ryzykująca osoba. My cały czas ludzi w naszych wspólnotach wyprowadzamy z systemu ostrożności. Ja mówię do przodu. Nie, ryzykujemy. Ryzykujemy zawodowo, ryzykujemy w służbach, idziemy do przodu. Co my w ogóle tutaj mamy do roboty na tej ziemi, ludzi? Przechodniami jesteśmy na chwilkę. Rozumiem, o co chodzi? To ty w ogóle pierdź. Albo my w ogóle złapiemy życie za rogi i doprowadzimy do odpowiedniego miejsca, tak? Albo my w ogóle będziemy tam ostrożni. Co ty powiesz, w ogóle co to jest? Nie. Głos Boga to głos odwagi. Ten głos będzie mówił, dawaj, idziemy. Dziecko moje, biorę cię za rękę i idziemy razem. Idziemy razem. Dasz radę, dasz radę. Dasz radę. Rozumiesz? On nie powie do ciebie, za młody jesteś. Rozumiem? Nie powie do ciebie takich rzeczy. Jak ktoś ma... Przychodzi ktoś i mówi coś, tak? Wiesz, jak my ludzi uczymy, ja wam dam przykład, w jaki sposób my uczymy ludzi, że odbierają głos Boga, głos odwagi. Nasz znajomy z kościoła, człowiek od nas z kościoła, pojechał sobie tam do Izraela, i on, jak gdzieś tam nocował sobie w jakimś hotelu. I dowiedział się, że w tym samym czasie, w tym hotelu, tak, są ludzie z kościoła od takiego jednego pastora, który ma bardzo silne przebudzenie w Ameryce. No i on zaczął ich szukać, gdzie oni są, na którym piętrze, i dowiedział się, gdzie oni są. I dowiedział się, że jest żona tego pastora. I to jest taka prorokini o takim stanu, takim klasie w ogóle takim światowej. I on polas tam do niej, do tej prorokini. Zaczął walić do niej drzwi. Bo wiecie, czego my uczymy ludzi? Mówię, bierz. Bierz. Pamiętam, jak jechaliśmy całą ekipą do Kijowa i przyjechał tam apostoł, tak? To ja naszych ludzi uczyłem tak. Zasada numer jeden. Apostoł ma na was położyć ręce, bo po to tu jesteśmy. My tutaj nie jesteśmy po to, żeby posłuchać dobrego słowa. Bo dobre słowo to wam głoszę ja. Nie potrzeba inaczej. Jedziemy tu po to, żeby apostoł położył na nas ręce. A było tam około 12 tysięcy ludzi. A więc mówię tak. Po pierwsze zdejmujecie buty od razu wszyscy. I kiedy będzie wyzwanie, tak, biegniecie po głowach. Ile ludzi będzie przed tobą? Nieistotne. Masz wskakiwać na plecy, rozpędzać się i lecieć do przodu. Masz wjechać w apostoła jak Microsoft na rynek. Usadziliśmy całą ekipę. Cała ekipa siedziała bez butów. Rozumiesz? Siedzieliśmy za gatą naprzedzie tej ekipy. Wysłuchaliśmy, kiedy on, rozumiesz, kiedy były pierwsze słowa, kto chce, no nie, ekipa z Polski była pierwsza. Rozumiesz? Oni nie zdążyli ruszyć tam w ogóle wszyscy, wiesz, no nie? U nas były, od razu wszyscy byli stali, tak? Na wszystkich nas położył ręce. Apostolskie namaszczenie na nas nastąpiło. Następnego dnia na środku kijowskiej ulicy pomodliliśmy się o człowieka, mu się zrósł kręgosłup. Rozumiesz? Po prostu. Zrósł się facetowi kręgosłup, wstał z wózka i wziął wózek i poszedł. Tak, nagraliśmy taki filmik, w ogóle puściliśmy go na YouTube. Na spacer tylko poszliśmy. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Głos Boga to głos odwagi! Nie ma tam, że Pan przychodzi i ci tam coś truje, powiedzie, bądź ostrożny, uspokój się, to jeszcze nie czas dla ciebie. No. To nie ten